Czy inwestycja w systemy efektywne energetycznie może ułatwić prowadzenie biznesu? Zdecydowanie. Odwiedzamy Kraków i świadomego przedsiębiorcę, który postanowił odciąć się od kryzysu energetycznego. Postawił na niezależność energetyczną i wyszedł na tym bardzo dobrze. Jestem właścicielem firmy Madejskiej Spółka Jawna. Firma istnieje od 1995 roku, a więc już 27 lat na rynku. Firma zajmuje się hydrauliką wysokociśnieniową, jak również drugą odnogą czy działalnością firmy jest chemia budowlana i motoryzacyjna, którą dystrybuujemy, sprzedajemy w kraju i w Europie. Do tej pory firma korzystała z ogrzewania gazowego, które mieliśmy od samego początku tutaj zainstalowane. W związku z niepewną sytuacją, która zaistniała na rynku i wielką niewiadomą, jaka będzie w przyszłym roku, a więc ceny ogrzewania i ceny energii, zdecydowałem się na zmianę ogrzewania firmy na pompy ciepła. Na początek poznajmy szczegóły dotyczące obiektu. Obecny zakład produkcyjny składa się z trzech budynków. Budynek pierwszy i drugi ze sobą są połączone i zasilane były ze wspólnej kotłowni gazowej, która obecnie została wyposażona w kaskadę trzech pomp ciepła o sumarycznej mocy cieplnej 135 kW. Trzeci budynek, który został oddany 2 lata temu do użytku, również był zasilany z kotłowni gazowej, a w tym momencie zasilany jest kaskadą dwóch pomp ciepła o sumarycznej mocy cieplnej 90 kW. Jakie urządzenia zainstalowano? Zainstalowane mamy dwie kaskady pomp ciepła. Są to pompy ciepła typu CHV o mocy znamionowej 45 kW jedna. Wyposażone są w technologię Zubadan, czyli inaczej flash injection, czyli to jest technologia wtrysku, która zapewnia wysoką wydajność urządzeń przy niskich temperaturach. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji przeprowadzono m.in. analizy ekonomiczne całego przedsięwzięcia. Średnie zużycie gazu na cały rok od stycznia do grudnia wynosiło około 500 tysięcy kWh. Przy założeniu średniej efektywności energetycznej pomp ciepła szacuje się, że zużycie prądu będzie wynosiło około 160 tysięcy kWh. Przy obecnych cenach zakupu energii prądu do energii gazu inwestycja szacuje się, że zwróci się w przeciągu 2 do 3 lat. Inwestor ponadto posiada na dachach przedmiotowej inwestycji 100 kW instalacji fotowoltaicznej. W najbliższych miesiącach zacznie się inwestycja o kolejne 200 kW, co sumarycznie będzie wynosiło 300 kW. Budynki należące do firmy dzielą się na część biurową i część produkcyjno-magazynową. Każda z tych części ma inny system dystrybucji ciepła. Część biurowa obecnego tu zakładu wyposażona jest w tradycyjne grzejniki płytowe, które zasilane są również z pomp ciepła na cele grzewcze. Ciepła woda przygotowywana jest centralnie w zasobniku ciepłej wody pracującym według harmonogramu dostosowanego do pracy zmianowej obecnego tu zakładu. Hale magazynowe ogrzewane są poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne. Aparaty grzewczo-wentylacyjne w związku z wymianą źródła ciepła zostały również dostosowane. Wymieniono je z jednorządowych na czterorządowe w celu dostosowania do parametrów pracy pompy ciepła. Dobrane urządzenia wyposażone są w dwie sprężarki, co daje gwarancję, że w razie awarii lub pracy w trybie odszraniania każde z nich będzie pracowało w trybie ciągłym. Ale to nie wszystko. Inwestor chciał, aby urządzenia były bezawaryjne, a także zapewniały wysoką temperaturę zasilania, ponieważ na obiekcie zainstalowany jest mieszany system ogrzewania, to znaczy grzejniki, a także nagrzewnice wodne. Inwestor chciał postawić na ekologiczne urządzenia, a także mimo wszystko zmodernizować delikatnie zakład pod względem ogrzewania, ale też pod względem odbiorników, dlatego też postawił na wymianę nagrzewnic wodnych na niskotemperaturowe, dzięki temu współczynniki efektywności sezonowej będą znacznie wyższe. Oprócz urządzeń kluczowe jest również sterowanie. Urządzenia będą sterowane poprzez system automatyki, który został stworzony przez firmę wykonawczą.
Będzie on służył do przede wszystkim zarządzania, a także monitorowania pracy tych urządzeń. Oczywiście wszystko będzie w technologii Smart Grid, czyli będzie po prostu połączone z fotowoltaiką, tak aby urządzenia zużywały jak najwięcej energii produkowanej przez system fotowoltaiczny. Zostanie również stworzona dodatkowa aplikacja, która będzie dostępna z poziomu sterownika, a także z poziomu komputera, która pozwoli na monitorowanie zużycia i kosztów energii. Dotychczasowe urządzenia nie zostały zdemontowane, a pozostawiono je w instalacji jedynie awaryjnie. W instalacji zainstalowano bufor ciepła o pojemności 1000 litrów, który może być zasilany zarówno z pomp ciepła, jak i z funkcjonujących jeszcze kotłów gazowych. Bufor ciepła pełni dodatkową rolę sprzęgła hydraulicznego, które rozdziela nam system grzewczy gazowy od systemu grzewczego pomp ciepła. Z bufora ciepło dystrybuowane jest poprzez rozdzielacz układami pompowymi na poszczególne hale, jak i na budynek administracyjny. Instalacja grzejnikowa wyposażona jest za wolt drogowy, gdyż potrzebuje dużo niższy parametr niż na aparaty grzewczo-wentylacyjne. Ciepło z bufora dystrybuowane jest również poprzez rozdzielacz i układy pompowe na aparaty grzewczo-wentylacyjne, które ogrzewają halę magazynową produkcyjną oraz instalację grzejnikową, która ogrzewa budynek administracyjno-biurowy. Dodatkowo rozdzielacz wyposażony jest w układ ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej. Jakie oczekiwania ma wobec nowego systemu inwestor? Oczekuję od nowego systemu, że będziemy w pełni samowystarczalni. To jest po pierwsze. Po drugie, stabilizacji, to znaczy takiej, że temperatura, ogrzewanie pomieszczeń będzie zarówno w zimie, jesienią, na wiosnę, w dzień, jak i w nocy na jednym poziomie stabilna, ciepła temperatura, komfortowa powiedzmy dla pracowników. Ta inwestycja to nie pierwszy i nie ostatni projekt budowania przedsiębiorstwa efektywnego energetycznie i zrównoważonego środowiskowo. Chciałbym nadal rozwijać moją firmę i inwestować i absolutnie następne inwestycje będą też idę w tym kierunku, zarówno będą zastosowane pompy ciepła, jak i panele fotowoltaiczne. Kraków nie jest miastem, które może pochwalić się idealnym powietrzem, ale może być dumny z takich obywateli, którzy są przekonani, że nowoczesne systemy oparte na pompach ciepła w połączeniu z fotowoltaiką zmieniają jakość życia i gwarantują niezależność energetyczną.